20 lipca. Dzisiaj, jak wyszedłem na chwilę przed biuro, okazało się, że obsiadły mnie mrówki. To były samce lotne, natomiast tutaj mamy już porójce, samice, które rzuciły skrzydła, no i w tej chwili szukają miejsc, gdzie mogłyby się wcisnąć i założyć nową kolonię. To jest druga. No tutaj naliczyłem chyba trzecia mrówka. Nie jestem w stanie powiedzieć, jaki to gatunek, pewnie najpospolitszy. W tej chwili na placu Jagiellońskim, czyli prawie na głównym placu Radomia, też pewnie tych mrówek jest masę i próbują tam wejść pomiędzy szczeliny płyt chodnikowych, kostki, która się tam znajduje, no, a później będą ku zgrozie zakład usług komunalnych, bo tak to u nas się nazywa, będą wydobywać piasek i będą poszerzać swoje gniazdo. A tutaj też szukają na takiej drodze dojazdowej miejsca, gdzie mogą znaleźć jakąś szczelinę, w którą oczywiście wejdą. O, i tutaj kolejna. A tu jeszcze ze skrzydłami, patrzcie. Jeszcze nie odrzuciła skrzydeł. A tu kolejna. Czyli już piąta albo szósta, którą wam pokazuję. No mówię, nie jestem mrówkologiem, także nie powiem wam, jaki to gatunek. No, już jest czas, przynajmniej dla tego gatunku, czas rujek.